All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything. Dzisiaj będę prowadziła z wami zajęcia pod tytułem Jaki znak twój? Chciałabym, żebyście teraz przedstawili mi się po kolei, jak macie na imię. Może zaczniemy od tej strony. Jak się Emilka? Nie można dotykać się, zgadza się. Dobrze, że on, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze, na razie opuśćcie rączki. Dobrze, że nie można dotykać. A dlaczego nie można dotykać jak spoko? Bo upadł, tak? Bo all along you thought that you better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, it's getting old. All you do is all routine, a carefully scheduled meant to clean your heart of anything that might disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head. Wiedzieć, podnosi rękę do góry i nie krzyczycie. Pani wybierze jedną osobę. Co tam mamy? Biały orzeł. Biały orzeł, tak? Na czerwonym tle i w czerwonej koronie. Zgadza się. Słuchajcie. Powiem wam tak, że najpierw było godło, dopiero później powstała flaga, dawno, dawno temu. To było mniej więcej tak, że jak głosi legenda, założyciel naszego państwa, zobaczył, słuchajcie, w gniazdku piskle orła. Zobaczył tego orła, wziął go na rękę i popatrzył tak na tło zachodzącego słońca. Zachodziło słońce, niebo było takie piękno czerwone. I on tak popatrzył na tego orła i doszedł do wniosku, że to będzie idealny symbol nowo założonego państwa, nowo założonego grobu. I właśnie to przedstawia nasze godło. Właśnie to jest orzeł biały na czerwonym tle. Orzeł czy tło? Co jest ważniejsze? Jak myślicie? Orzeł jest ważniejszy, dlatego że orzeł jest ważniejszy, dlatego też kolor biały w naszej flagi jest na górze, a kolor czerwony jest na dole, to symbolizuje tło, na którym jest nasz orzeł. Zgadza się. Dobrze, słuchajcie, tutaj mam jeszcze takie obrazki, które przedstawiają. Tutaj mamy też jeszcze, tutaj mamy woda, tak, nasze godło. Tu mamy flagę też z godłem, zobaczcie, popatrzcie tutaj. A tutaj mam taką mapkę Polski. Mówię tak, to jest rzeka, jak się nazywa? Najdłuższa rzeka w Polsce. Czy ktoś wie, jak się nazywa? Tak, tam chłopiec jeszcze nie mówił. Wisła. Tutaj jest aż od morza, aż po górę, tak? Tak wygląda. No niekoniecznie, nie, to nie jest granica. To jest, słuchajcie, flaga Unii Europejskiej, do której Polska też należy. Ma tutaj gwiazdki, jest na niebieskim tle i ma ile gwiazdek? Policzymy wspólnie. Ale słuchajcie, poczekajcie, może od początku, od góry, tak? Raz, dwa, trzy, 12. Tak? Ktoś 13 mówił? Nie, chyba policzył razem z tą, z którą zaczęliśmy. Nie. Tu jest 12 gwiazdek, tak? Wszyscy widzą? Tak właśnie wygląda flaga Unii Europejskiej. Running away from everything real, everything that hurts to feel. Dlatego też poznajemy, że to jest polski orzeł, polski
tak? Symbol narodowy, bo ma tak wysoko skrzydła uniesione. To keep all hurt. Tak, bo to jest specjalny mundur taki wyjściowy. I zobaczcie, co ma na czapce. All along you thought that you... I tu ma takie trójeczki, cyferki, właśnie, że to jest, oznacza, że to jest standard trzeciego kciuka. Na koniu nazywał się ułan. Powtórzmy. Ułan! Bo ma... Orła na czapce, tak, i na guzikach. Słuchajcie, to jest żołnierz, który bronił granic naszego miasta. Słuchajcie, dlatego on ma tutaj lornetkę, żeby przez tą lornetkę widzieć z daleka, czy nie podchodzi jakiś wróg i sobie zakomunikować, że właśnie ten wróg się tutaj, co tutaj stoi. Jak myślicie, czy to jest polski żołnierz? Nie, słuchajcie, to nie jest polski żołnierz, wprawdzie ma orła, o tutaj widzicie i na czapce i tutaj ma... All you do is all routine, a carefully scheduled meant to clean your heart of anything that might disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head, you know you might as well be dead. But once you find the good, you'll learn to take the bad when it's your turn. All along you thought that you are better off. Jak myślicie, dlaczego ten żołnierz na hełmie ma tutaj taką siatkę? Po co ma siatkę? Jak myślicie? To ja wam powiem. Słuchajcie, ta siatka jest po to, żeby taki żołnierz mógł się zakamuflować. To znaczy zakamuflować, tak przejęzyczyłam się. Żeby go wróg nie widział. Znaczy na tą siatkę, tutaj właśnie tak ładnie zamaskową, żeby go nie było wcale widać. Wtykał właśnie w tą siatkę różne patyki, gałęzie. Dostaniecie pieczątki z logo Muzeum Wojska w Białymstoku. Tylko jeszcze tak chciałabym wam przypomnieć, zobaczcie, co tutaj jest? Flaga! Jak malujemy flagę polską? Flagę na biało! Stawiamy na górze biały, a na dole kolorujemy na czerwono. Tak jest. Tutaj zobaczcie, jeszcze jest chłopiec i dziewczynka, również trzymają flagi. No nie kościół, ale obok... Tak, pałac, nie. Też nie. Zobaczcie, on ma taką wieżę, tu jest ratusz. Na Białostocki ratusz, tak? Thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, and it's getting old. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all a lie. Czyli symbole nasze narodowe, bo w ten sposób będziemy czcić to święto. Będą takie właśnie flagi wywieszane. Na pewno u was w domu albo w blokach, na pewno będzie można takie flagi zobaczyć. I słuchajcie, słuchajcie. Porwane? Nie może być porwane, nie może być jakaś taka, nie wiem, postrzeliona, dziurawa. Pomieciona. Poplamiona, nie może być flaga. Flaga musi być zawsze, szanujemy nasze symbole, musi być zawsze czysta, ładnie złożona, flagę ładnie składamy, nie mianujemy ją jakoś tak w jakiś taki brzydki sposób. Ładnie ją składamy. I słuchajcie, teraz zadanie dla was. Na tych właśnie, słuchajcie, poszukajcie tam, jeszcze tam są też... It's getting old. Thank you.
do is all routine. A careful schedule meant to clean your heart of anything that might disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head, you know you might as well be dead. But once you find the good, you'll learn to take the bad when it's your turn. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool. It's getting old. Słuchajcie, mamy napis Polska, mamy chłopca i dziewczynkę. Co oni mają na koszulkach swoich? Polska! Polska! W jakich kolorach? Biało-czerwona! Zgadza się, bardzo dobrze. A tu na tym obrazku, zobaczcie. Biało-czerwono. Flagi biało-czerwone, tak? Tak właśnie tutaj trzymają również dzieci, harcerze. Z tego dnia muzeum jest otwarte, czynne od 9.30 do 16.30. I jest wstęp bezpłatny, także bardzo serdecznie Marcelinka. Zapraszam i dziękuję za wspólnie spędzone zajęcie. Dziękuję. Dziękuję.